Już po raz 9 siatkarskie drużyny z Małopolski Śląska zmierzyły się w Szanowie w zawodach, których stawką był Puchar Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Tradycyjnie Szanów łączy dwa regiony, czyli Śląski i Małopolskie. Występują drużyny i Śląskie, i Małopolskie w proporcji takiej, że ze Śląska mamy Katowice i Tychy, no oprócz gospodyń z Małopolski jeszcze są Krzeszowice i Andrychów, także w takim gronie walczymy. W turnieju wystąpiły zespoły z Andrychowa, Krzeszowic, Katowic i Tychów. Nie zabrakło też dwóch drużyn reprezentujących Chrzanów, które trenuje Krzysztof Zubik. Sobotnie zawody rozegrano w kategorii młodziczek, czyli zawodniczek w wieku 14 i 15 lat. To są dziewczyny, które dopiero zaczynają przygodę z tą dużą siatkówką na dużych boiskach. Tutaj emocje przede wszystkim. Każde zagranie, które im wyjdzie, to jest kwitowane gromkimi brawami, tak jak słychać właśnie za nami. Podczas turnieju zespoły walczyły ze sobą w dwusetowych pojedynkach na zasadzie każdy z każdym. Jest 7 drużyn, gramy każdy z każdym. 2 sety. Jeżeli ktoś wygra obydwa, to ma 2 punkty. Jeżeli jest remis, to się drużyny dzielą punktami po 1 punkcie. W 9. turnieju piłki siatkowej młodziczek o Puchar Dyrektora PMOS najlepiej spisał się pierwszy zespół MKS-u Andrychów. Andrychowianki były tego dnia niepokonane i zwyciężyły we wszystkich swoich 6 pojedynkach. Drugie miejsce z 10 punktami dorobku zajął pierwszy zespół szanowskiego PMOS-u, zaś na najniższym stopniu podium uplasował się drugi zespół gospodarza turnieju.